wszystkim. Hello! Michał z kotem objeżdża. Odsiąknął. Zobaczcie, jaki u nas śnieg. Kurczę, biało. Michał sobie poprzywoził kiszonek i słum. Jo. O. Idziemy. Chodź. No chodź. O. On wchodzi i się jedzie, nie? Tak. No. Hello. Witam wszystkich widzów. Z tej strony Michał z kanału Super Michał Ursus. No i co wam tu opowiedzieć mam? Nadejszła wiekopomna chwieła i nasz kanał Super Mafia Ursus ma dziesięciolecie. Dokładnie nie dziesięciolecie, bo dziesięciolecie ma za dwa dni, bo dzisiaj jest 3 lutego, a dziesięciolecie utworzenia można powiedzieć jest 5, tak? Dobrze tak, mówię? Tak. 5 lutego. Z tej okazji nagrywamy taki wstęp, a dalszą część filmu zobaczycie sobie za chwilę, co tam mama pomontuje. Bo mama, jak to mama, nas kiedyś nagrywała. Już za czasów zamierzchłych, jak byliśmy bardzo mali. Teraz sobie zobaczyłem wczoraj taki urywek filmu. Byłem malutki, jechałem ciapkiem wtedy w żniwa. Pierwsze żniwa moje były, jak ciapkiem jeździłem sobie. Ale nie wiem, ile wtedy miałem już lat. 11 czy 14, czy ile? 10-11. 11? 10-11, coś tam. No 10-11, no 10 chyba nie, no dość przesady. No, dość. Dziesięcioletnie dzieci, dziesięcioletnie dzieci nie mogą jeździć ciągnikami. Nie, ty nie jechałeś po drodze. No, tylko przez drogę. No, i teraz co? Zobaczycie sobie film, który mama zmontuje. Tam będą jakieś urywki z lat 2006, 2009, 10, może coś takiego, nie? Jak jeszcze byliśmy mniejsi. Ta taka pamiątka jest, to w sumie mama nagrywała kiedyś na pamiątkę, a widzicie, się stała youtuberką i nagrywa nas tu od czasu do czasu. A teraz jeszcze co chcę wspomnieć, z okazji tej, że jest dzisiaj 3 lutego, to teraz tutaj... A wczoraj ten... był drugi. Wczoraj był drugi, a ten ciągnik tutaj żółty, który teraz czeka już w tym roku na remont, już w zeszłym czekał i teraz dalej czeka. Ten ciągnik był kupiony i przyprowadzony 2 lutego. 10 lat temu, także właśnie 10 lat. No i z tej okazji, że dziesięciolecie jego teraz wybiło, będzie u nas remontowany. W sumie już dzisiaj będziemy go wprowadzać do garażu. Będę musiał tu trochę z tego śniegu obczepać i tak dalej. I na holu weźmiemy, bo już akumulatory też padły. On już jest rok nieodpalany, tu stoi rok, nie? Zobacz, jak to szybko minęło, co? Tak, szybko. Dokładnie rok nieodpalany. Weźmiemy go może 60, tak jak już stoją, to 60 na hol. Sztywny naprzód i wtedy co? Pod garaż, pod garażem się go wyczyści ze śniegu, bo dzisiaj zaczęło tak padać jak nigdy. Ostatnio kiedy? Z 2 tygodnie temu tak padało chyba, co? I wjedziemy do garażu. Ja myślę, przodem go wypchamy ten, wyciągniemy podnośnik, poodkręcamy wszystko co trzeba, żeby można było ściągnąć kabinę. Wtedy się wyjedzie, z powrotem wyciągnie go na dwór. I może po południu, jak nam dobrze pójdzie z Bodziem, jeśli Bodzio będzie miał chęć na takie rozkręcanie dzisiaj, zobacz jaka to jest śnieżyca. I wtedy może po południu poproszę Marcina, jak będzie miał czas, to turem przyjedzie i ustawimy kabinę na jedną z przyczep. Tam przyczep jest dość, to będzie nas kłaść. Widzicie jak ciągniki? No, teraz tylko ten. Ja sobie już wodę gorącą, znaczy gorącą, taką letniawą nalałem w konewkę i szyby muszę trochę sobie polać, wiesz, bo zobacz jakie są zamrożone. Mhm. Mróz był. Widać, nie? Był mróz. No i tak co? Więc zapraszamy i dziękujemy za wszystkie subskrypcje i że jesteście no z nami. Za wszystkie dziękujemy komentarze. Za komentarze, wszystkie miłe komentarze i te niemiłe komentarze. I dziękujemy za wszystkie subskrypcje, polubienia, co tam jeszcze, w jakieś odwiedziny widzów, o dużo tak, widzów prezenty. U nas było, prezenty. Ja nie wiem, ja tak sobie pomyślałem, może z tej okazji coś taki, może jakiś konkursik wymyślimy też, co? Zobaczymy. Zobaczymy za wszystkie współpracę z nami. Za współpracę, właśnie, dużo firm współpracuje z nami. Raczej no współpracuje dużo, no nie dużo, ale dla nas to jest dużo, nie? I prezenty dużo. Od nich dostawaliśmy, nie? Też nieraz się zdarzyło, nie? Może wymień te firmy. Też. No kurczę, no na pewno ja jestem taki najbardziej do firmy Spawmet, nie? No. Ponieważ no mój ładowacz w zeszłym roku, tak? Tak, tak. W zeszłym pojechał, jakoś wiosną to było? Mhm. Czy koniec wiosny, nie?
pojechał na rewitalizację. No i teraz co, we wrześniu jakoś przed moimi urodzinami pojechaliśmy tak, odebrać ten ładowacz, ponieważ tam Sebastian do mnie dzwonił, że już jest gotowy, nie? No i ładowacz właśnie pod ten ciągnik, nie? Jest gotowy. No więc pojechaliśmy odebrać. Wzięliśmy Andrzeja, Andrzej busem, lawetkę wypożyczyliśmy tutaj z Pińczyna od znajomych. Możecie się cofnąć do filmiku. Eryka. I teraz co, pojechaliśmy, przyjeżdżam, ładowacz stoi jak stał. Łyżka jak, tak jak była, tak była ta pogięta moja, nie? No bo tam dużo nią robiłem. I no, pogiąłem też przy tych pracach, nie? No bo i kamienie, i jakieś betony, tutaj kurnik kiedyś stał, to też tym turem burzyłem. I tutaj, na tym miejscu. To było tutaj. Fundamenty, kurczę, niektóre. Na starym filmiku zobaczycie jeszcze. No. Suma summarum miało być co innego, ale i tak kiedyś będzie co innego, bo tam to będzie gdzie indziej w sumie. Ale suma summarum teraz tak, pojechaliśmy, ładować stał jak stał. Panowie właściciele, których bardzo pozdrawiam, mówi, to jest wasz ładowacz, nie? Ja mówię, kurczę, no tak się mało zmienił, mówię, nawet te sforznie są jak są, nie? No i mi powiedzieli, zapraszamy tutaj, wasz jest tu, nie? Mówię, łezka wokół się zakręciła w sumie. Poszliśmy i stał ten, można powiedzieć, całkiem nowy ładowacz, nie? No, bardzo dziękuję za to firmie Spawmet. No, wtedy między innymi, co tam jeszcze, z Mariuszem współpracowała firma Agrobis. Agrobis, nie? Części do tej 60-tki. Tak. Przesyłali po rabatach, można powiedzieć. Mariusz to mówił w sumie trochę też. Trochę też do Ciapka, nie ukrywam, trochę do Andrzeja. Nie? Do Andrzeja 60-tki też coś było, nie? Tak. Chyba wspomaganie z Agrobisu też. Co jeszcze? Co jeszcze? Agromasz też nam przysłał takie dwa pługi. Jeden lepszy, drugi trochę taki gorszy, ale... No, orałem nimi. Można powiedzieć, jednym pługiem zaorałem chyba z 30 hektarów, drugim tym obrotowym chyba trochę mniej. No bo już oddałem wtedy i kończyłem swoim. Kto jeszcze współpracował z nami? Dużo firm, dużo... Sklep Maniek chyba Mariuszowi też coś, jakieś klucze przysłał. Tak, coś, Maniek tutaj, tutaj... Tutaj no to dużo... Z Lubichowskiej, no. Państwo Kurkowski... Ojej, ten kot skakuje. Jo, no a tak to wiadomo, tu Kurkowski. W koło z różnymi, bo i na przykład do Malachinia zawozimy do skrawania, do jakichś obróbek, nie, metalu. Mhm. Różne elementy ściągników, maszyn. No podejrzewam, tutaj z tego ciągnika też na pewno oś pojedzie, bo będziemy robić na Orbitru, no to na pewno też tam pojedzie. Pewnie przypuszczam, że no po tylu latach to na pewno będzie sworzeń miał luz, no to na pewno tu leje czy coś, pewnie może będziemy u nich dorabiać nawet. Tu Spinczyna, firma Elpol. Firma Elpol, tutaj butniki. Nasz tokarz Spinczyna. Tokarz pan. Tak. Mówię, Lubichowska, Agroton w Czersku też jakieś części nieraz bierzemy, coś różne, nie? Kurczę, bo my tutaj farby w Starogardzie z hurtowni też, tak. Nie? To często zawsze z tej samej, tam też nas oglądają, też pozdrawiamy panie tam od czasu do czasu teraz, bo na początku nie wiedziały, a potem ktoś powiedział przez przypadek, że tutaj Bodzio jeździ po farby, nie? Tak samo jak od razu chciały kanał, nie? Tak samo jak u państwa Kurkowskich, oni u chcą Tegiera, co Bodzio ma, nie? No. Tak to było? O Tegierze? O Tegierze coś tak. Też było, że ktoś chce Tegiera, to co Bodzio. I no. To tak wyszło, że wtedy widzieli, że nagrywamy. No i oczywiście firma Waryński. Waryński firma, pozdrawiamy, tak. Firma Waryński Teger, nie? Też pozdrawiamy. Swego czasu co dostałem, można powiedzieć, na testy szpadel, łopatę, nie? Tak. Szpadel, jeszcze łopatę. Są, jeszcze cały działają. Czas, nie? Cały czas przy remoncie dachu przecież były używane, nie? To tam tej szlaki i wszystkiego było full, nie? Jakoś wytrzymały. Że nie chcę o nikim zapomnieć, nie? Ale teraz kurczę, o wszystkich, wszyscy, którzy właśnie przyjeżdżali do nas, wszyscy widzowie. No, wszystkich widzów, nie? Pozdrawiamy, od niektórych tam jakieś upominki się dostawało. Tak. Na przykład Mateusz, nie? Lewy, tak. Kurczę, kubek, to do dziś mamy, magnes z nim mamy, nie? Tak. Wisi cały czas. Ostatnio było, ale mnie nie było znowu, nie? Gdzieś no, od Tadeusza Kwiatka cały czas kwitnie stopczyk. Złote haki dla Bodzia, ja. Od widza Tadeusza. Od widza Grzegorza, koszulki SMU, nie? Tak. Super Mafia Ursus. Nawet tort na urodziny dostaliście, nie? Tak. To no jest, i wiele innych wszystkich widzów. Pozdrawiamy tutaj widzów z okolicy, widzów od z daleka. Od Jakobsa też i katalogi. Ja, Jakobsa, właśnie, katalogi i tam inne było. Takie części. 60 coś chyba było, mm-hmm. Nie? Z tego już wszystkiego nie pamiętamy, bo jest tyle tych wszystkich rzeczy. Wiadomo, no
ze wszystkimi na pewno też się nie zobaczymy. Nieraz na jakichś targach się z jakimiś widzami widzimy, nie? Niektórzy sobie robią zdjęcie, niektórzy się trochę wstydzą, widzę, że patrzą, nie? Niektórzy podchodzą, ale niektórzy, mówią, że nie chcą być niektórzy nagrywani. Niektórzy jeden do drugiego, supermafia, nie? też tak robią, no ale to wiadomo, każdy jest inny charakter, niektórzy są tacy bezpośredni, idą, siema, nie, jestem ten i ten, oglądam was, nie? A niektórzy tak bardziej ukradkiem, nie? No ale no wiesz, no... Tak to jest, nie? No, tak więc, że wszystkich pozdrawiamy i zapraszamy. Wszystkich pozdrawiamy. Na odcinek. Zgadza się. Z lat ubiegłych. Cofamy się teraz w przeszłość. Ale o ile lat teraz? O jak dużo. Mamy kanał 10 lat, a teraz do 2006-2009. To zobacz, to jest jeszcze ile przed kanałem było nagrywane, nie? No. Widzisz? Dobra. O, zobacz. A ten dalej. O, zobacz. Ty mały. To zapraszamy. Kuba V2. Bo Kuba V2. Też. No. We'll be right back.
Oh,
ładnie. Pokaż się tutaj, Mariusz, tu się bardziej pokaż, wyjrzyj, wyjrzyj, o, jak pięknie, jeszcze troszkę, poczekaj, już, 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 to jest nasz, no, iglo. To jest nasze iglo. To będziemy mieszkać. Ty i ja. Śnieżny krajobraz. I Mariusz w iglo. A kukuk wychodzi. Uśmiechnij się, tata. Uśmiech. Tylko dobrze, że ty zbijał, tak? Jo, uśmiech zrób, tata. Drogi!